No dobrze. W takim razie zaczynamy naszą podróż przez historię Górskiego Karabachu. Następny slajd. Tak więc na początku postaram się zrobić małe wprowadzenie, podając podstawowe informacje na temat Górskiego Karabachu. Następnie powiem parę słów o historii, jaka miała miejsce przed XX wiekiem, tak w skrócie, żeby już nie przedłużać. Wydarzenia z XX wieku, co tam w tych rejonach działo się w okresie, kiedy Związek Radziecki upadał oraz jak doszło do wybuchu konfliktu. Następnie przejdziemy do omawiania sytuacji Górskiego Karabachu od strony ekonomicznej, demograficznej, religijnej i politycznej. Wspomnimy, jakie były próby uregulowania tego całego konfliktu, jak wygląda sytuacja militarna oraz przejdziemy powoli do omawiania sytuacji, jaka ma tam miejsce. To jednocześnie będzie wstępem do podsumowania i pozwoli na otwarcie debaty na temat przyszłości Górskiego Karabachu. Dalej. No dobrze, tak więc zaczynając od wprowadzenia. Dalej. Z takich podstawowych informacji, językiem oficjalnie obowiązującym na terenie Republiki Górskiego Karabachu jest język ormiański. Stolicą tego nieuznawanego państwa jest Stepanakert, od piątku, który jest pod intensywnym ostrzałem. Ustrojem politycznym państwa jest republika. Oczywiście państwo jest nieuznawane na arenie międzynarodowej. Głową państwa jest prezydent Arajek Harutyunyan. Powierzchnia niecałe 12 tysięcy. Liczebność według ostatnich statystyk to jest około 150 tysięcy. Co ciekawe, jednostką monetarną jest dram armeński, czyli obowiązuje w Armenii. Natomiast deklaracje niepodległości Agusia, wyłącz mikrofon. Niech wszyscy wyłączą mikrofony, prócz prowadzącego. To przejdźmy teraz dalej. Powiem? Dobrze, więc w takim razie przechodzimy teraz do małego wstępu historycznego. W takim razie teraz omówimy sobie to, co miało miejsce przed XX wiekiem. Otóż w starożytności Górski Karabach, albo jak to woli Arkach, stanowił część państwa nazwanego Kaukaską Albanią lub po prostu Albanią. Oczywiście w starożytności miało tam miejsce wiele różnych wydarzeń, jednak ze względu, że można byłoby o tym opowiadać godzinami, dlatego już przejdziemy do bardziej współczesnych czasów. Otóż w roku 1905 przed naszą erą Karabach został zajęty przez Armenię i powtórnie utracony w 387 roku naszej ery. W V wieku wielu mieszkańców zostało chrześcijanami dzięki działalności kościoła ormiańskiego. Tak więc dzięki temu ludność stopniowo zasymilowała się z narodem ormiańskim, co pozostało do dnia dzisiejszego. Region rozwijał się, stając się gęsto zaludnioną prowincją Albanii Kaukaskiej, a miasto Barta zostało w VI wieku stolicą tego państwa. Z innych takich wydarzeń w VII wieku i VIII wieku region został najechany i splądrowany przez Arabów, którzy rozpoczęli rozprzestrzenianie islamu na tym terytorium, jednakże z jego górnej części chrześcijaństwo nie zniknęło na szczęście. W XI wieku Turcy Seldżucy zniszczyli Królestwo Armenii, lecz ormiańska ludność tego trudno dostępnego górskiego obszaru zachowała względną swobodę. Dalsze wydarzenia mają miejsce w XVII wieku, kiedy obszar zajęła Persja.
Jednak zarządzali nim nadal Ormianie, obdarzeni przez Persów pewnym rodzajem autonomii. W połowie XVIII wieku Persowie utworzyli tak zwany Hanat Karabaski. Stan ten trwał do roku 1813, kiedy Karabach przejęło Imperium Rosyjskie. Było to mniej więcej na około 15 lat przed pozostałymi obszarami Armenii zajętymi przez Rosję. I dlatego w 1822 roku włączyła go w skład prowincji, która miała później stać się Azerbejdżanem. Dobrze, następny slajd. Wydarzenia teraz takie bardziej XX wieku. Otóż w roku 1917 po rewolucji październikowej Górski Karabach stał się częścią Federacji Zakaukaskiej, która wkrótce rozpadła się na niepodległe państwa, czyli Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Wtedy też Azerowie wspierani przez Turcję pod rządami Komitetu na Rzecz Jedności i Postępu odpowiedzialnego za rzeź Ormian przeprowadzoną wcześniej w Anatolii, pragnąc wyprzeć Ormian z jak największego obszaru historycznej Armenii, wkroczyli do Karabachu. Pomimo przegranej Turcji w I wojnie światowej, alianci niestety, ale zignorowali desperackie protesty Ormian i w efekcie przyznali prawo do Karabachu Azerbejdżanowi. No jak można się oczywiście domyślić, miało to na celu takie ciche liczenie, że dzięki temu zdołają w przyszłości uzyskać dostęp do złóż ropy w Baku. W 1920 roku Zakaukazie zostało przejęte przez bolszewików, którzy przyłączyli Górski Karabach do Azerbejdżanu, licząc na ułatwienie eksportu komunizmu do Turcji, uznając marzących o niepodległości Ormian za naturalnych wrogów jedności państwa sowieckiego. Następnie w 1923 roku w większości terytorium utworzono Ormiański Okręg Autonomiczny, tak zwany Nagorno-Karabachski Obwód Autonomiczny, wchodzący w skład azerbejdżańskiej SRR, zaś resztę obszarów wcielono bezpośrednio do azerbejdżańskiej SRR. Dobrze, następny slajd. No i teraz już bardziej czasu upadku ZSRR. Pod koniec lat 80. XX wieku w obliczu zbliżającego się upadku Imperium Zła w Karabachu odżyły nadzieje na zjednoczenie z resztą Armenii. Podobnie też jak w innych częściach państwa sowieckiego była to norma. Oczywiście chcąc je stłumić, azerskie władze zlikwidowały Nagorno-Karabachski Obwód Autonomiczny. Następnie ustanowiły jego blokadę ekonomiczną i przeprowadziły antyormiańskie pogromy w azerskich miastach. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba takim najbardziej popularnym, takim największym i najbardziej krwawym był ten w Sumgaicie. Dobrze, następny slajd. Teraz powiemy sobie, jak doszło w ogóle do wybuchu tego konfliktu. No więc, tak jak wcześniej wspomniałem, poprzez naciski wywierane przez Azerów na społeczność ormiańską, 10 grudnia 1991 roku władze Górskiego Karabachu przeprowadziły referendum, w którym przygniatająca większość mieszkańców opowiedziała się za niezależnością. No jak też można się spodziewać, azerska armia wkroczyła na teren Karabachu i przy wsparciu sprzętu stacjonującej na jej terenie Armii Radzieckiej zdołała w początkowym stadium działań zbrojnych opanować znaczną część terytorium. Jednak, co jest o tyle bardziej zaskakujące, w późniejszym czasie armia azerska została wyparta przez słabo uzbrojonych powstańców ormiańskich, co można uznać za sporą komplikację, gdyż regularne wojsko zostało po prostu otwarte przez miejscowych, więc to ewenement. Następnie 12 maja 1994 roku, kiedy Ormianom po długich walkach udało się już przejąć kontrolę nad całym okręgiem autonomicznym, a także korytarzem łączącym go z Republiką Armenii, a także strefę bezpieczeństwa, zostało podpisane zawieszenie broni. I w efekcie tego wszystkiego status, właściwie sytuacja utrzymuje się praktycznie po dziś dzień. Dobrze, następny slajd. Dobrze, teraz postaram się powiedzieć co nieco na temat aktualnej sytuacji Górskiego Karabachu od strony
takiej po prostu bardziej ludzkiej, czyli opowiemy teraz sobie o ekonomii, demografii, takich bardziej przyziemnych sprawach. Dobrze, następny slajd. Więc na pierwszy rzut idzie ekonomia. Otóż dużą część gospodarki Górskiego Karabachu stanowi rolnictwo. Przede wszystkim uprawa zbóż oraz hodowla bydła, owiec, świń. W dolinach intensywnie rozwijają się również winnice, sady i gaje morwowe dla jedwabników. W regionie funkcjonuje ponadto problemy techniczne. Myślę, że możemy iść dalej. Teraz przejdziemy do demografii. Wiesz co, na początku się zaciąłeś, więc warto by było jeszcze raz powtórzyć kwestie ekonomiczne. A, dobrze, dobrze. Tak jak wcześniej powiedziałem, dużą część gospodarki Górskiego Karabachu stanowi rolnictwo. Przede wszystkim jest to uprawa zbóż oraz hodowla bydła, owiec i świń. Jeżeli dobrze, w dolinach intensywnie rozwijają się również winnice, sady, gaje dla jedwabników. W regionie funkcjonuje ponadto przemysł lekki, wiele zakładów przetwórstwa żywności i można się spodziewać, że tak właśnie głównym ośrodkiem przemysłowym jest Stepanakert, czyli stolica. Dobrze, następny slajd. Jeżeli chodzi o demografię, otóż według spisu ludności bodajże z 1979 ponad 75% mieszkańców Górskiego Karabachu stanowili Ormianie, a Azerowie niecałe 23%. Kolejny spis, który został przeprowadzony w 1989 roku, wykazał, że na opisywanym obszarze mieszkało 192 tysiące ludzi, z czego 76% to Ormianie, a 23% Azerowie. Jak można się spodziewać, działania wojenne doprowadziły do emigracji mniejszości azerskiej, w wyniku której obszar Górskiego Karabachu stał się po wojnie z lat 88-94 niemal jednolity etnicznie. Dobrze. Teraz od strony religijnej. Otóż współcześnie Górski Karabach zamieszkuje około 138 tysięcy osób, z których przeważająca większość to Ormianie, gdyż 99,4%. Zaś według spisu powszechnego z 2005 roku w regionie mieszkało jedynie 6 Azerów, więc można stwierdzić, że praktycznie przedstawicieli społeczności azerskiej tam już w ogóle nie ma. Zdecydowana większość osób zamieszkujących Górski Karabach należy do apostolskiego kościoła ormiańskiego. No, islam jest tam praktycznie nieobecny, a zdecydowana większość z nich należy do apostolskiego kościoła ormiańskiego. Znaczy, mniejszości, nie, miałem powiedzieć o mniejszościach. Jeżeli chodzi o mniejszości wyznaniowe, są to klasycznie prawosławni, ewangelicy i Żydzi. Dobrze, następny slajd. Dobrze, teraz kwestii polityki.
Otóż od momentu uchwalenia 6 stycznia 1992 roku Deklaracji Niepodległości Republiki Górskiego Karabachu region de facto stanowi część tej struktury politycznej mającej własny parlament, prezydenta, organy władzy wykonawczej i sądowniczej, a także armię, która uchodzi za jedną z lepiej uzbrojonych i wyszkolonych armii na Kaukazie. Republika ta nie jest jednak uznawana przez żadne państwo na świecie, nawet przez Armenię, mimo iż obowiązuje w niej armeńska waluta, czyli dram, a także armeńskie tablice rejestracyjne na samochodach. Zaś obywatele posiadają armeńskie paszporty. To jest właśnie o tyle ciekawe. Władze Armenii wykazują przy tym dużą życzliwość wobec Republiki Górskiego Karabachu, jednak formalnie w oparciu o zapisy prawa międzynarodowego region znajduje się w granicach Azerbejdżanu. A jeżeli już jesteśmy przy kwestiach międzynarodowych, należy sobie zadać podstawowe pytanie, jakie zostały podjęte decyzje na poziomie międzynarodowym, jeżeli chodzi o sytuację Górskiego Karabachu. No więc w takim wypadku możemy chyba przejść do następnego slajdu i powiedzieć sobie trochę o działaniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Otóż w roku 1993 Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła 4 rezolucje dotyczące Górskiego Karabachu, w którym potwierdzała przynależność spornego terytorium do Azerbejdżanu. Z kolei 14 marca 2008 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję, w której potwierdziło integralność terytorialną Azerbejdżanu, a także wezwało Armenię do wycofania wojsk z okupowanych terenów. Rezolucję przyjęto przy 39 głosach za, 7 przeciw i 100 wstrzymujących się. Także można stwierdzić, że społeczność międzynarodowa w głównej mierze starała się wstrzymać od jakichkolwiek większych decyzji. Dobrze, następny slajd. I teraz omówimy sobie wszystkie takie poważniejsze próby uregulowania tego konfliktu w Górskim Karabachu. Następny slajd. I na pierwszy ogień weźmiemy sobie OBWE. Otóż na przestrzeni lat, jakie płynęły od podpisania porozumienia w Biszkeku, podejmowano wiele międzynarodowych inicjatyw, które miały za zadanie uregulować armeńsko-azerbejdżański spór o Górski Karabach. Jeszcze w 1992 roku powstała Grupa Mińska, której zadaniem było pełnienie roli mediatora w konflikcie. Jednak na zwołanym przez kontrolującą grupę mińską OBWE w 1994 roku w szczycie w Budapeszcie nie podjęto żadnych konkretnych decyzji. Te pojawiły się dopiero na, jeżeli dobrze pamiętam, na zorganizowanym 2 lata później szczycie w Lizbonie i dotyczyły poszanowania integralności terytorialnej stron oraz uzyskania przez Górski Karabach dużej autonomii w obrębie Azerbejdżanu. Niestety, jak się można jednak spodziewać, zostały one odrzucone przez Armenię. Dobrze, następny slajd. Następna większa próba miała miejsce w kwietniu 2001 roku, kiedy prezydenci Azerbejdżanu i prezydent Armenii Robert Koczarian rozmawiali z amerykańskim sekretarzem stanu Colinem Powellem o możliwościach rozwiązania konfliktu. Rozważano ewentualność utworzenia z terytorium Górskiego Karabachu i 2 azerskich prowincji samodzielnego organizmu państwowego zarządzanego przez Armenię i pozostającego pod protektoratem państw wchodzących w skład Grupy Mińskiej. Jak się jednak można spodziewać, niestety nie doszło do dyskusji. Dobrze, następny slajd. Kolejna próba miała miejsce w Madrycie. W listopadzie 2007 roku odbyła się tam konferencja ministerialna OBWE z udziałem ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu, podczas której zostały wypracowane słynne pryncypia madryckie. I otóż o co chodziło w tych pryncypiach? Otóż zgodnie z nimi wojska ormiańskie miały zostać wycofane z azerskich prowincji poza Górskim Karabachem w obrębie Górskiego Karabachu. Po czym miano w nich rozmieścić międzynarodowe siły pokojowe i umożliwić powrót do nich ludziom, którzy musieli je opuścić w latach 92-93. Następnie w bliżej nieokreślonym terminie zamierzano określić ostateczny status prawny Górskiego Karabachu poprzez referendum lub głosowanie powszechne. W
Był to dobry pomysł, jednak oczywiście jak można dalej przypuszczać, nic z tego dalej nie wyszło. Dobrze, następny slajd. Następna próba była w Moskwie 2 listopada 2008 roku podczas spotkania w Moskwie prezydenci skomplikowanych krajów wraz z prezydentem Rosji Dmitrijem Medwiediewem podpisali deklarację dotyczącą konfliktu o Górski Karabach. Jednak deklaracja ta nie uwzględniała żadnych konkretnych działań. Skończyło się po prostu klasycznie, czyli udajemy, że coś robimy, ale w rzeczywistości nie robimy nic. Dobrze, następny slajd. Ostatnia taka poważniejsza próba uregulowania konfliktu miała miejsce w Atenach. Otóż na początku grudnia 2009 roku w Atenach odbyło się posiedzenie Rady Ministerialnej OBWE z udziałem ministrów spraw zagranicznych krajów współtworzących Grupę Mińską, a także Armenii i Azerbejdżanu. Wydano wtedy pisemne oświadczenie o rozwiązaniu sprawy Górskiego Karabachu przy konieczności przestrzegania trzech zasad prawa międzynarodowego, czyli klasycznie nieużywania siły, prawa narodu do samostanowienia i poszanowania integralności terytorialnej. No oczywiście, tak jak poprzednio, nic z tego nie wyszło. Stan utrzymuje się po dzień dzisiejszy i nie podejmowano tego czasu żadnych większych prób uregulowania już konfliktu. Dobrze, następny slajd. Teraz mamy otóż sytuację militarną. Otóż jak można się spodziewać od czasu podpisania zawieszenia broni w latach 90. cały czas niestety, ale dochodzi do różnych zdjęć, czego oczywiście już od zeszłego tygodnia rozgorzało to na dobre. Jeżeli chodzi o takie większe spięcia, jakie miały miejsce poprzednio, otóż takie pierwsze, większe początku zawieszenia broni miało miejsce w 2008 roku, poprzednio w marcu, kiedy doszło do poważnych starć zbrojnych na granicy, pomiędzy granicy, w wyniku których śmierć poniosło dwóch cywilów. Następnym takim większym spięciem było na przełomie sierpnia 2013 roku, kiedy wywiązały się kolejne starcia pomiędzy obiema stronami, których według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej Azerbejdżanu miało zginąć około 14 azerskich żołnierzy, zaś zgodnie z informacjami Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Karabachu śmierć poniosło dwóch ormiańskich, a oficjalnie mówi się nawet, że około pięciu. W dniach od 1 do 6 kwietnia 2016 roku miało miejsce kolejne większe starcie w Górskim Karabachu. Były to śmieci. Od czasu zakończenia broni 94. Wtedy też zgodnie ze świadczeniem. Doposzła coś się nie ma, że rozpoczął na pozycję armiańskie, zaś armia Azerbejdżanu tego samego dnia wydała komunikat o zabiciu przez Ormian 12 azerskich żołnierzy, zestrzeleniu azerskiego śmigłowca Mi-24, a także zniszczeniu czołgów przez minę. Łącznie podsumowując, według nieoficjalnych źródeł w starciach zginęło łącznie 350 osób, w tym ponad 100 cywili. Tak więc straty te w porównaniu z tym, jakie są tam od poprzedniego tygodnia, są całkiem spore. Tak więc przechodząc właśnie do omawiania sytuacji aktualnej. Otóż jak wiemy, sytuacja w Górskim Karabachu znacząco się pogorszyła w zeszłym tygodniu, w poprzednią niedzielę, kiedy to właśnie Azerbejdżan przy wsparciu Turcji dokonał inwazji na Górski Karabach. Niestety nie mamy zbyt wielu informacji na temat aktualnej sytuacji, gdyż natężenie wojny informacyjnej jest tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie odróżnić prawdy od fake newsów, a także nie jesteśmy w stanie dostatecznie zweryfikować wszystkich informacji. Oczywiście docierają do nas różne informacje, zarówno od niezależnych korespondentów, jak i też oficjalne komunikaty, a to z Ministerstwa Obrony Narodowej Azerbejdżanu lub Armenii, które obrazują niszczenie sprzętu przeciwnika, a także wydarzenia, jakie mają miejsce tam obecnie.
Z tego, co się mniej więcej udało nam ustalić, sytuacja wygląda w ten sposób, iż Azerbejdżan prowadził ofensywę przez cały tydzień, z czego w piątek walki miały miejsce również w terenie stolicy Górskiego Karabachu, czyli Stepanakertu, gdzie miasto zostało zbombardowane przez oddziały azerbejdżańskie. Jeżeli chodzi o informacje, które udało się nam otrzymać dzisiaj, wiemy, że ofensywa Azerbejdżanu została tak jakby spowolniona i zatrzymana. Natomiast w dniu dzisiejszym Armenia przeszła podobno do kontrofensywy i rozpoczęła bombardowanie azerskich miast. Czyli wszystko wygląda na to, że Armenia, mimo tego, iż chwilowo jest osamotniona w tym konflikcie, gdyż teoretycznie, mimo że jest w sojuszu z Rosją, Federacja Rosyjska stara się milczeć. Ja podejrzewam, że jest to spowodowane tym, iż Rosja ma z jednej strony nadzieję, iż udaje się wywrzeć większą presję na państwo armeńskie i jednocześnie bardziej podporządkować sobie państwo w przyszłości, a z drugiej strony chce mieć za wszelką cenę dobre relacje z Turcją, co byłoby dobrym wstępem do przyszłych rozmów pod względem handlowym, a także potencjalnej współpracy militarnej, więc to jest bardzo ciekawe. W każdym bądź razie musimy cały czas obserwować sytuację, gdyż zmienia się ona praktycznie z godziny na godzinę. Ciężko jest określić, jakie dokładnie są straty po obu stronach, jednak z tego, co udało nam się dowiedzieć, w ciągu tygodnia, do dnia dzisiejszego, oficjalne straty wynoszą około kilkuset ludzi, wśród cywilów i wojskowych, a także ogromne straty w sprzęcie, co pokazuje, że jednak obie strony nie zamierzają odpuszczać. No dobrze. Mam nadzieję, że omówimy zaraz bardziej sytuację, jaka ma miejsce aktualnie w Górskim Karabachu za chwilę. Jest to chyba dobry moment do wstępu nad rozważaniami na temat przyszłości Górskiego Karabachu oraz tego, jak się może potoczyć potencjalna sytuacja w regionie. Także poproszę następny slajd. Właściwie podsumowanie to już zrobiliśmy, omówiliśmy nowe rzeczy i teraz należy zapytać, co dalej. Jest to dobry moment na wstęp do szerszej debaty nad przyszłością Górskiego Karabachu. Także myślę, że możemy teraz przejść już do bardziej luźniejszej formy, czyli rozmowy na temat Górskiego Karabachu. Dobrze, czyli to jest teoretycznie koniec prezentacji na chwilę obecną. I przechodzimy do części drugiej. Ja bym chciał spytać, jak pan widzi, powiedzmy, dalszy cykl tego konfliktu, to znaczy pewnym jest, że oczywiście no, jest to wojna zastępcza między Turcją, która chce powoli wypychać, z tego co wiem, Rosję z terenu Zakaukazia, które jest naturalnie blisko za granicą i miękkim podbrzuszem Rosji. I istnieje, tak myślę, prawdopodobieństwo, że Rosja będzie musiała się uczestniczyć w tym konflikcie poprzez wprowadzenie sił pokojowych, tak zwanych mirotworców i po prostu zaprowadzenie porządku, co oczywiście będzie się wiązało ze zwiększeniem wpływów rosyjskich, a wiemy o tym dobrze, że na Zakaukaziu, z tego co wiem, chyba są już dwie
bazy wojskowe chyba w Armenii i jedna w Abchazji, więc no, ta rosyjska działalność jest. Ale jak pan to widzi, jakie ruchy? Czy może Turcja po wprowadzeniu syryjskich bojowników, jak to słyszano ostatnio, czy te dwa mocarstwa będą się bić o to w sposób niekonwencjonalny, a na przykład za pomocą najemników? Podejrzewam, że jest to jak najbardziej prawdopodobne, gdyż oficjalnie oba te państwa nie mogą nic, nie mogą dopuścić się bardziej radykalnych czynów, dlatego podejrzewam właśnie, że będzie to konflikt, w którym niestety, ale będą ofiary, a wojna, taka cicha wojna będzie prowadzona środkami zastępczymi, czyli właśnie poprzez wykorzystywanie bojowników i najemników. Właśnie jeżeli chodzi o włączenie się Rosji w ten konflikt, podejrzewam, że Rosja milczy jeszcze chwilę tylko dlatego, że chce po prostu zmusić Armenię, żeby ta poszła na głębsze ustępstwa, gdyż jak wiemy, Armenia jest państwem bardzo ulegającym Rosji, gdyż po prostu jest ona niezależna. Dlatego podejrzewam, że wprowadzenie tam jakiejś większej ilości rosyjskich żołnierzy jest to kwestią czasu. Jednak jeszcze to chwilę musi potrwać, gdyż podejrzewam, że w tej chwili trwają jakieś zakulisowe rozmowy pomiędzy przedstawicielami Armenii i Rosji, co po prostu ma na celu dokonanie pewnych ustaleń. Jednak podejrzewam, no, Erdogan już od pewnego czasu ma nadzieję znaczy wykorzystuje ten konflikt na zapewnienie wpływów Turcji w regionie, a także Erdogan na chwilę obecną szuka tematów zastępczych. A taka wojna właśnie ponowna na terenie Kaukazu jest dla nich bardzo na rękę, gdyż dzięki wszystkim tym działaniom Turcja może się pokazać na arenie międzynarodowej jako państwo, które nie siedzi u siebie, tylko działa aktywnie w regionie i stara się budować swoją pozycję mocarstwa. Także no, wygląda to wszystko bardzo interesująco. Zobaczymy w najbliższym czasie, jak się będzie rozwijała sytuacja. W każdym razie wydaje mi się, że cały ten konflikt będzie przebiegał w sposób zastępczy, że będą niestety ofiary, ale świat nie będzie zamierzał podjąć jakiejś szczególnej reakcji, jeżeli chodzi o wydarzenia, jakie będą tam miały miejsce. Po prostu niektórzy światowi przywódcy będą apelować o to, żeby był spokój, ale jednak nie spodziewam się, że podejmą jakieś większe działania. No tak, czyli to co zwykle. Panie? A mam jeszcze takie ciekawe jedno pytanie, bo jak pan widzi dalszą współpracę albo w ogóle relacje między Rosją a Turcją, bo właściwie sytuacja wygląda tak, że tak, żeby rozszerzyć powiedzmy to na kolejne tematy, że praktycznie, no tak, Turcja i Rosja zbudowały Turkish Stream i rok temu Turcja już zaczęła wycofywać się z umów z Rosją i ograniczono import gazu z Rosji, a parę dni temu dowiedzieliśmy się też, że będzie też ograniczała do maksimum import ropy z Rosji i będzie i takim głównym partnerem będzie Azerbejdżan, który będzie właśnie głównym źródłem gazu i gazu LNG oraz ropy naftowej dla Turcji. Jak pan myśli, czy to mogło zdenerwować powiedzmy przysłowiowego rosyjskiego niedźwiedzia i czy na przykład
mogły być działania takiego siania fermentu rosyjskiego, bo to jest bardzo znana taktyka, albo sianie fermentu, albo właśnie granie na emocjach mniejszości rosyjojęzycznej. Czy w ogóle nie dopuszcza pan myśli takiego działania zakulisowego mocarstwa? Ja uważam, że rosyjski niedźwiedź może jest lekko zaniepokojony, ale na pewno nie panikuje. Znając politykę Władimira Putina, nawet jeżeli Turcja ograniczy eksport i będzie starała budować swoją niezależność, gdyż jest to normalne w polityce Erdogana, zwłaszcza po ostatnich odkryciach, jakie miały miejsce niedaleko wybrzeży Turcji, oczywiście słynne spięcie na linii Turcja-Grecja, więc ja podejrzewam, że Putin po prostu będzie starał się to odbić na Turcji w inny sposób. Przede wszystkim na pewno zarówno Erdoganowi, jak i Putinowi zależy na podtrzymywaniu dobrych stosunków między Rosją a Turcją, gdyż z jednej strony dla Erdogana jest to ważne, gdyż Rosja jest dla niego zapleczem, ale także takim straszakiem, który może wykorzystywać w swoich relacjach z NATO lub z Unią Europejską. Przykładowo, wszyscy pamiętamy sytuację, kiedy Turcja nie chciała zakupić od Stanów Zjednoczonych nowych myśliwców, które potem teoretycznie trafiły do Polski. Więc Turcja stwierdziła, że on może sobie kupić myśliwce i systemy rakietowe w Rosji, gdyż jest wolnym państwem i może robić co jej się żywnie podoba. Tak samo w polityce z Unią Europejską, gdzie po prostu, jak wszyscy wiemy, Turcja cały czas była łudzona możliwością dołączenia do Unii Europejskiej, co oczywiście nie miało miejsca i nie będzie miało miejsca. Erdogan dobrze o tym wie i stara się wykorzystywać sytuację. A jeżeli Unia Europejska postrzega Turcję jako państwo współpracujące z Rosją i które w przyszłości może szkodzić, to wiadomo, że Turcja ma silniejszą pozycję w tych negocjacjach. Także wracając jeszcze do tematu na relacji na linii Turcja-Rosja, nie spodziewam się żadnych głębszych tam zapaści. W ogóle Putinowi wsparcie Turcji jest bardzo potrzebne, gdyż nie zapominajmy, że Turcja jest członkiem NATO. I takie podburzanie, a właściwie przyciąganie Turcji do swoich relacji przez Rosję jest jej na rękę, gdyż to rozbija tak jakby jedność NATO. A jak wiemy, utrzymanie jedności NATO w aktualnej sytuacji jest niemalże dla nas wszystkich bardzo ważną rzeczą. Tak więc ja bym się spodziewał, że w przyszłości, nawet nie w takiej dalekiej, Rosja i Turcja będą pomimo zmian w polityce handlowej odnośnie surowców, będą współpracować na innych polach, takich jak rozwijanie technologii, zakup uzbrojenia. Także nawet jeżeli będą konflikty interesów, to jestem pewien, że Putin z Erdoganem bardzo szybko dojdą do porozumienia, żeby tylko zrealizować swoje własne interesy, które się w wielu kwestiach po prostu pokrywają. Okej, to dziękuję. To ode mnie wszystko. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Może jedno? Może ja będę miała jedno pytanie. Jak uważasz, co sprawiło to, że ten konflikt znowu się rozpoczął akurat teraz? Jestem przekonany, że to, że wojna wybuchła, rozgorzała na nowo teraz, jest spowodowane tym, iż palce
zajmaczała Turcja i Erdogan, gdyż był to konflikt zamrożony, jak wiele innych na świecie. Jednak bez przysłowiowej iskry nie mogło mieć to miejsce. Także podejrzewam, że Turcja tutaj potężnie musiała maczać swoje palce i po prostu było jej to w tamtym momencie na rękę. Właśnie po to, żeby zacieśnić swoje relacje z Azerbejdżanem, żeby zabezpieczać swoje interesy w regionie, żeby pokazywać się jako mocarstwo, zabezpieczyć się też energetycznie. Także nie zapominajmy, że dla Erdogana jako polityka jest to doskonały chwyt propagandowy, gdyż Azerowie i Turcy są z jednej grupy kulturowej, więc można nawet usłyszeć z ust prezydenta Turcji to, jak oba narody są niczym bracia, gdyż łączy ich wspólna przeszłość, a także wspólna przyszłość i chwyty propagandowe. Więc moim zdaniem mniej więcej tak to wyglądało. Dziękuję bardzo. Czy w sumie miałbym też ja jeszcze jedno pytanie? Też natrafiłem w internecie na sporo informacji odnośnie się sporo osób z diaspory ormiańskiej, rusznej po świecie wraca do kraju, by włączyć się w konflikt w Karabachu. I czy to może przesądzić o zwycięstwie, nie wiem, Armenii w konflikcie? I czy jakby jest to możliwe? Znaczy, jest ciężko to przewidzieć z tego względu, iż fakt, sporo osób przybywa do Górskiego Karabachu, ale nie zapominajmy, że ma to miejsce po obu stronach. Właśnie sporo Ormian wraca do Karabachu, żeby walczyć o swoją ziemię. Możemy znaleźć na przykład na portalach informacyjnych zdjęcia powracających, którzy zaczynają tam walkę, ale też musimy pamiętać, że Azerbejdżan ma wsparcie Turcji, która nie dość, że tam wspiera osobiście, to przerzuca też wojowników islamskich z Bliskiego Wschodu. Także obie strony mają cały czas dopływ potencjału militarnego w postaci uzbrojenia i nowych rekrutów. Ponadto obie strony są wspierane ekonomicznie. O ile wiemy, że Turcja na pewno jakieś tam fundusze po cichu przeznacza dla Azerbejdżanu, nie wiem, jak to wygląda od strony Armenii, bo podejrzewam, że Rosja jest skora przekazać jakieś tam fundusze, żeby wesprzeć Armenię. Jednak podejrzewam, że dopóki nie wywalczy swojego, nie wywrze swojego wpływu na Armenię i nie wywalczy tego, co chce, to jeszcze chwilę to potrwa. Ale najprawdopodobniej w przyszłości będzie to miało miejsce. No także więc ciężko przewidzieć, jak rozegra się ten konflikt, gdyż możliwości jest kilka. Jedna opcja to jest taka, że Górski Karabach zostanie niestety, ale podbity przez Azerbejdżan i historia się zakończy. Druga jest taka, że Górskiemu Karabachowi uda się wyprzeć Azerbejdżan i obronić się. Także są dwa takie główne nurty, jak może się to potoczyć, że albo Azerbejdżan po prostu dopnie swego i zajmie Górski Karabach i odzyska pełną kontrolę i cała historia tego rejonu się skończy, albo też Górski Karabach obroni się przy wsparciu Rosji i Armenii i jakoś to wszystko dalej będzie egzystować. Gdyż podejrzewam, że nawet jeżeli znowu doszłoby do zawieszenia broni i wszystko by jakimś cudem ustało, to konflikt jeszcze długo nie zostanie rozwiązany, tak jak to miało miejsce przez ostatnie 30 lat. A w sumie czy też konflikt w Górskim Karabachu nie może być taką iskrą na jakby, nie wiem, rewolucję w innych republikach kaukaskich, na przykład oczywiście, w Kaukazie Północnym? Oczywiście, istnieje właśnie takie ryzyko. Jest to jedna z tych bardziej niepokojących rzeczy. Eksperci od spraw międzynarodowych cały czas zachodzą w głowę, jak to się wszystko daje, gdyż ryzyko jest ogromne. Jeżeli jest to bardzo niebezpieczna gra, zwłaszcza przesyłając w tamte rejony bojowników z Bliskiego Wschodu, gdyż pamiętajmy, że rejon, cały obszar Kaukazu jest bardzo zróżnicowany etnicznie, religijnie i tak dalej. I istnieje ryzyko, że w zależności od tego, jak zakończyłby się ten konflikt lub jakie byłyby tam działania, konflikt może się rozlać na całą okolicę. Przykładowo,
możemy się spodziewać, że mogłoby do czegoś takiego dojść w Czeczeniu, gdzie wiadomo, teoretycznie prezydent Kadyrow trzyma Czeczenów krótko, jednak mogłyby się tam pojawić jakieś tarcia i znowu jakaś opozycja mogłaby się tego wszystkiego wyłonić i kolejna część mogłaby się podpalić. Jeszcze mamy też, pamiętajmy, zamrożony konflikt w Gruzji, który też Rosja mogłaby z powrotem, korzystając z zamieszania, jakoś wykorzystać na swoją korzyść, więc jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i jak najbardziej istnieje ryzyko, że kolejne punkty zapalne na Kaukazie znowu zapłoną. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Może jeszcze jakieś pytanie? Myślę, że już możemy kończyć, jeżeli nie ma pytań. Dobrze, skoro nie ma żadnych pytań, sądzę, że możemy uznać naszą dyskusję za zakończoną. Już udało nam się powiedzieć dostatecznie o przeszłości regionu Górskiego Karabachu. Udało nam się poznać trochę zalążek historii. Zrozumieliśmy, dlaczego doszło w ogóle do wojny o Górski Karabach, jaka była geneza tego konfliktu, jakie były spięcia w regionie Górskiego Karabachu, jakie były próby uregulowania tego konfliktu. Powiedzieliśmy sobie, jak wygląda sytuacja Górskiego Karabachu od środka, mówiąc trochę o ekonomii, demografii, sytuacji religijnej oraz polityce wewnętrznej, a także udało nam się powiedzieć co nieco sytuacja, jaka ma miejsce tam aktualnie i jakie są prognozy dla tego regionu. Tak więc sytuacja jest bardzo napięta, sytuacja się zmienia z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Wiemy, że ofensywa Azerbejdżanu została powstrzymana, a w chwili obecnej siły armeńskie prowadzą kontrofensywę i atakują siły azerskie oraz bombardują azerskie miasta. Także zobaczymy w najbliższych dniach, jak będzie rozwijała się sytuacja. Możliwe jest bardzo, że Rosja ogłosi swoje poparcie dla Ormian i po prostu wyśle tam jakieś swoje siły. Można też się spodziewać, że będą inne różne zawirowania, ale finalnie, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się wszystko potoczy, to możemy w tej chwili mieć tylko nadzieję, że ofiar nie będzie jakoś strasznie dużo, chociaż już kilkaset osób to już tak są duże straty, a także, że konflikt zostanie jak najszybciej zamrożony, a sytuacja nie rozleje się na inne miejsca w regionie. Także dziękuję wszystkim za udział. Mam nadzieję, że ciąg klubów dyskusyjnych na temat państw nieuznawanych na
na terenie danego ZSRS będzie kontynuowany i że tematyka poruszanych państw w przyszłości będzie równie ciekawa, a także zainteresowanie tą tematyką będzie dalej rosło. Także dziękuję wszystkim bardzo za udział, polecam się na przyszłość i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było dla wszystkich bardzo interesujące. Dobrze, dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.